Hej, siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku serii Feed the Szybek. Tak jest, teraz jestem sobie przed spawnerkiem, który robiliśmy w ostatnim odcinku? Nie, przedostatnim, bo chyba w ostatnim zajęliśmy się systemem, który kolekcjonuje nam te wszystkie rzeczy, które wytworzymy sobie tutaj, a w zasadzie same się wytworzą, czy też wytworzą się tu. Tak, tutaj akurat chodzi o esencję i zboże. Zobaczmy. Troszkę mało tych nasionek, nie wiem. Nie wiem, tu pewien problem, jakoś poznikały mi te sadzonki, musiałem ich szukać po systemie. A bawełna cały czas się zbiera. Po powywalaniu tutaj tych nasionek też się coś tam pochrzaniło. No cóż, coś tam na dole było chyba nie tak z Diamond Pipe'em. Tak, zdjąłem go z powrotem, bo wcześniej był założony, żeby dozować mniejszą ilość tych zwykłych wheatowych, tak? Wheat? O, to wszystko jest jako crops chyba zaznaczone, no cóż. No zboża, tak generalnie. Dobra. I czym chciałem się teraz zająć? A mianowicie znów sadzonkami. Tak, jeśli chodzi o to piękne cudo, które zbieram co jakiś czas, zajmiemy się tym później, bo najpierw chcę mniej więcej rozplanować sobie budyneczek. On nie będzie duży, będzie musiał tylko zawierać tam te ciekawe rzeczy do tworzenia tego piwa. Tak, to przełożę na jeszcze na kolejny. A tym razem chciałbym zająć się rzeczami, których recepturek chyba nie znajdziemy tu na serwie. Także będę musiał się posiłkować stronką od Magical Crops. Nie wiem, no zobaczmy. Czy wyskoczy nam te seeds? Niby są. Jednak jest, okej, dobra. Czyli to mój błąd, okej. Jednak one tutaj są. To nie będę musiał się posiłkować tym, co tam było. Sugar cane. Proszę bardzo. Blaze. O, blaze moglibyśmy w sumie zrobić. Tylko to chyba już jest bardziej zaawansowane. No dobra, to się za chwilę temu przyjrzymy. Gdzie on może być? To nie. Nawet oil? Tu nawet tego jest więcej niż myślałem. Death Bloom, Essence akurat mamy. Pomidorki, raspberry, grape'y. Sapphire, ok. Ruby. Water seeds. To po co? Nie wiem po co. Chociaż generalnie to by było w sumie źródło wody w netherze. To akurat nie byłoby głupie. Fire seeds. To będzie chyba lawy produkować. Air tin, lead. Copper, o, to też spoko. O, platinum. Tymi na pewno się zajmiemy. O ile znajdę jeszcze potem jedną sztabkę Shiny Ainet. Ja to z kimś tam na deal jakiś pójdę, ciekawe. Na pewno to jakoś tak rozwiążę. Skeleton Skull Seeds. O, dobra, to nie będzie dobre. Znaczy, to nie będzie złe. Tutaj chyba będziemy potem produkować wszystkie potrzebne rzeczy za pomocą tego, a niekoniecznie za pomocą spawnerka. Dobra, to teraz, o właśnie, obsidian. Tego szukałem. Więc na początek spróbujmy zrobić obsydianowe. Chociaż momencik, bo na stronce chyba pokazywało, że troszeczkę więcej się tego robi. Tak, pokazuje, że się robią dwie takie sadzonki. A tu jednak niespodzianka, ale dobra, bo non stop gadam, przeglądamy. Ale co my potrzebujemy do skraftowania? Potrzebujemy 4 obsydianki i trochę esencji. Także po esencji zaraz polecimy. A z czego się robi to cudeńko? Co to tak właściwie jest? Aha, okej. I to potem mam przerobić w taki sposób. No dobra. Za chwilę się wszystkiego dowiemy, co i jak tu ma wyglądać.
Najpierw musimy tylko polecieć po tą całą esencję, którą udało mi się przez te dwa czy tam trzy dni pozbierać. O, to w zasadzie tędy droga. Oho. I gdzież to jest? Okej, tutaj. Troszeczkę staków jest, więc nie narzekam. Chociaż mogłoby być jeszcze więcej. O, dobra. Myślę, 8 staków będzie wystarczające, przynajmniej na ten odcinek, żeby zrobić te parę rzeczy. Chociaż widziałem, że tam recepturki troszeczkę będą tego wymagać. Na pewno przydadzą się jeszcze diamenciki. Na pewno nie aż tyle. No dobra, 16 może być. Cóż jeszcze? Obsydian. A obsydian nie wiem, czy jest w systemie. Obsydian jest. No dobra, to wpakujemy sobie też 16 sztuk i ewentualnie 8 albo 16 sadzonek wypadnie. Może to się nie zgadza w tym z tym faktycznym craftingiem? Nie wiem, zobaczymy. Okej. Tak więc lecimy z tym tak, jak to miało być. Regular Infusion Stone. Huhu. I z tego, co widzę, to będziemy musieli zacząć craftować jeszcze jakieś inne sadzonki chyba wcześniej. Tego nie przewidziałem. No dobra, to zobaczmy. Tu jest Earth, Air. Okej, Air. No dobra. W takim układzie na początek będziemy musieli craftować inne sadzoneczki. No to troszeczkę pokrzyżował moje plany. Okej, to ile tego będziemy potrzebować? 4. 4 takie ciekawe kamyczki. Okej. Są. Następnie musimy je przerobić. Czy ja za dużo naklikałem? No dobra, nieważne. Mamy 4 takie cudeńka. Następnie seed, zwykły seed potrzebny. Tylko gdzie wpakowałem seed? O, tutaj. Dobra, na razie weźmiemy tyle, ile się złapało. Ewentualnie potem weźmiemy mniej, jak będzie potrzeba. I zrobimy co? Earth? Może Air? No dobra, zróbmy na razie Earth. Myślę, że będzie ok. Tak, 2 staki. Chyba zrobimy potem więcej troszeczkę sadzonek. Puf. Ok, jedno nasionko. Tyle kraftowania na jedno nasionko. No dobra. W takim razie, zanim zaczniemy kraftować resztę, musimy przeznaczyć jakiś teren na te kropy. Tak więc, tutaj sobie zaznaczymy, że ta sadzonka, tak, znaczy te nasionko ma też sobie lecieć do naszego plantera. Aha. I w tym planterze niech to będzie, powiedzmy tutaj. Czyli w tamtym rożku dolnym. A na przykład tu. Okej. To na razie niech to sobie w sumie rośnie. A my skraftujemy więcej Fertilized Dirt. Jako, że to będzie dosyć potrzebne póki co, tak? W sensie te esencje, które z tego uzyskamy, czy też jakieś, nie wiem, owoce tego, o. To będziemy musieli to produkować w dość szybkim tempie. Dobra, weźmiemy to. Przyda się jeszcze mączka i dirt. Tylko teraz tak, w jakiej kolejności to powinno być? Chyba coś w ten deseń. A, tak. I dirt do środka. Nie, dobra,
Jak zwykle mylę kolejność. W ten sposób. Ok, mamy 7. Jest ok, ale przyda się jeszcze troszeczkę więcej. Jeszcze dwie sztuczki. Czyli troszeczkę Rotten Flesh będę musiał sprowadzić z naszego systemu, który jest tu pod ziemią. W ogóle tu bym musiał jakoś, nie wiem, ten korytarzyk ładniejszy zrobić. Tak smutno trochę. Powiedzmy, że weźmiemy to i... Co by tu wywalić? Dobra, na razie skrzynkę. Op, do góry. Dokraftujmy to już na tym stoliczku. Jak się kraftuje? W ten sposób. Okej. Nice. Teraz to wszystko z powrotem pochować. Zamiast kubka przydałaby się łopata. Nawet nie wiem, po co noszę aż tyle tych kubków teraz ze sobą. No, raz, dwa, trzy. No, okej. I teraz sobie to wypełnimy tym lepszym dercikiem. Oh yeah. I w tym momencie zróbmy teścik. Wszystko powinno się tu zasadzać, tak? Więc trafiła sezonka i oto ona. Nawet wygląda tak samo jak ta. Troszkę dziwne. No ale cóż, okej. Tak więc musimy dorobić sobie więcej teraz takich, żeby to jakoś szybciej szło. I co tam potrzebowaliśmy? Chyba wszystko mamy. Weak Infusion Stone. Aha. Dobra, powiedzmy, że jeszcze trzy takie, bo... W sumie diamentów. Diamenciki w sumie możemy jeszcze dobrać. A co tam? Diamentów mamy w 3 i trochę. To jest na... 3 sadzonki? Chyba tak. To my zrobimy sobie jeszcze... Moment. 4. 5, powiedzmy. 6. Ups. Jeszcze jedna. Teraz będzie chyba na 6 sadzonek. Następnie, żeby zrobić to. Ok, to trzeba było tylko w ten sposób. 24 takie sztuczki. Earth Seeds. Czegoś mamy mało? A nie, dobra, to pasuje. Ok, wszystko się poukładało, ok. Tam jeszcze będę musiał chyba dwie tylko dorobić, z tym, że bałem się, czy nie wystarczy nam esencji, ale jednak jest tak w sam raz. O, halo? Ok, trafiło. Teraz powinno się ładnie tu pozasadzać. Halo? Oho, dobra, jest zasada. Nice. Dobra, to teraz tylko zostało to, żeby czekać. Troszeczkę będziemy musieli poczekać, żeby to nam urosło. Nie wiem tylko ile. To jest w teorii na ulepszonej ziemi, więc powinno znacznie szybciej nam to wszystko ładnie wzrastać, ale tego się... To się dopiero przekonam. Czy to tak będzie działać? No, w tym wypadku działa. To na pewno. Więc tutaj też powinno. Tak więc... Dopiero jak dostanę resztę... muszę tak, o, inaczej. Zaczekam, aż zbiorę troszeczkę plonów z tego i z tego. I dopiero wtedy dokończę ten odcinek, tak. Czyli to mi troszeczkę zajmie, tak, o. Dobra, to dla was w sumie zaraz wracam. Okej, tak, zaczynam tak jakby tą drugą część filmiku z tej pozycji, bo właśnie sobie przypomniałem, że to jest kontynuacja. Damn. Dobra, tak,
Chciałem zrobić pełne przywitanie, ale dosłownie w tym momencie się skapłem. Dobra, tego nie było. Tak, mały fail. Załóżmy z powrotem w takim razie zbrojkę. I tak, mówiłem, że zajmiemy się tym dalej, także... No, dla was to jest krótkie cięcie w filmiku. U mnie to jest... paręnaście godzin różnicy w kręceniu, tak. Ostatnio kręciłem wieczorkiem, teraz znowu wieczorek, co prawda się zbliża, ale... Dałem roślinkom trochę podrosnąć, więc mamy teraz więcej esencji, jak widać. Także może znowu weźmiemy tak troszeczkę. Oraz to, co teraz hodowaliśmy, czyli Earth Essence. I z tego, co dobrze pamiętam, była ona potrzebna do zrobienia pewnych kryształów. Tak więc... Mamy już to, troszeczkę nasionek. Dobra, nasionka... W sumie mamy... Tutaj jest zboże, tutaj mamy nasionka. To idzie w dużych ilościach, więc stwierdziłem, że tu będzie w Deep Storage Unit. To co sobie zmodyfikowałem tutaj, to to, żeby... No dobra, tu mam troszeczkę zenchantowanych łuków. Ja sobie przerobię potem. Te złote zbroje i skórzane chyba potem przerobię na surowce te pierwotne. A reszta łuków... Jakakolwiek by to w sumie nie była, leci do tego śmietniczka. Kasuję je, bo damn, one w sumie nie są mi potrzebne, a nawet jeżeli by je rozpaćkać na patyki i nici, co by mi to dało? Chyba nic. Dobra. Tak więc, co myśmy ostatnio skraftowali ciekawego? Aha, ostatnio skraftowaliśmy te sadzonki w tym miejscu, tamte były wcześniej, to są od esencji. Dobrze, także co chciałem teraz? Teraz chyba chciałem obsydianowe. Które to są? O, obsidian seeds. I potrzebne jest nam coś takiego. Okej, weak essence. Potrzebujemy chyba... Zobaczmy jeszcze raz. Cztery takie kryształki, w każdym po cztery, czyli już mamy 16. Dobra, tak, na pewno tych esens pójdzie, a tutaj co? 16 Weak Infusion Stone. Okej. O ile dobrze policzyłem. Zobaczmy, 4, tak. Uhu. Wait a minute. Okej, łapię. Tak więc weźmy sobie diamenciki. To okrążymy. Razy dwa. Okej. Robimy 16 sztuczek. Te sobie schowamy. I to są te słabe, tak? Do tego. Dobra. Już łapię. Teraz z kolei te też musimy jakoś spreparować. Aha, w ten sposób. Nie wiem, czy tu jeden został za dużo? Chyba jakiś bug. No dobra. Bo to działa w ten sposób. Nie wiem, dobra. Przekonam się później. Coś mi się tu wydaje, że coś się zbugowało, ale dobra. Może mi się przed chwilą to wydawało tylko. I my mamy, o właśnie, tą recepturkę. Teraz musimy sobie te przerobić. Zwykłe Weak Infusion Stone na regular. Jako, że mamy na razie te... My potrzebujemy czterech jeszcze dodatkowo. Ciekawe, czy ten dźwięk się nagrał. Hello? Okej. 2, 3, 4, a nawet nie musiałem tak robić. Teraz 2, 3, 4. Tutaj też. I tu, okej. Okay. Aha, okej. Okay. Reszta do mnie. 4, 5. Aha, dobra, miałem jednego nie robić, dobra. I muszę przestać mówić, aha. Damn it. W tym momencie musimy sobie zrobić... te nieco ulepszone wersje, tak? 2, 3, 4.
Weak Infusion? Nie. Nie w ten sposób? A, no tak, nie w ten sposób. Musimy wpakować tutaj 4 sztuczki i owinąć to ładnie, o właśnie, tym. Nice. Skoro mamy te... No nie, coś tu się serio buguje, bo mi tu zostaje co chwilę jakiś Weak Infusion Stone. Jeżeli mi się wydaje, to uświadomcie mnie po prostu w opisie, znaczy w opisie, sorry, w komentarzach. Bo... No właśnie, coś mi tu się nie zgadza. Chyba będę musiał troszeczkę inaczej craftować. W każdym razie potrzebny będzie obsydian. Obsydian jeszcze. Obsidian się pisze przecież. Damn, Szybek, co ty robisz? Aha. W ten sposób. Następnie. To, te cosie. Aha, i zboże. Znaczy, nasionko. I w ten oto sposób skraftowaliśmy jedno obsydianowe nasionko. O matko. Troszeczkę się tego chyba zejdzie. Dobra, ale co tam? Zasadźmy je. Ja w obsydian, no troszeczkę ubogi jestem. Jestem leniwy, nie chce mi się zrobić pomp. Chociaż byłoby to proste. Ale nie, po co? Po co, jak można sobie utrudnić życie? Dobra, obsydian sobie wpakujemy tu. Te czarne pole, tak, tam. I... Musimy jeszcze sobie to, powiedzmy, zarejestrować w systemie. Najpierw zjedzmy chleb. Oho. I tutaj, o właśnie, tutaj w tym miejscu sobie to zarejestrujemy. Oho. Tu ma lecieć obsydianowe nasionko. Prosto do plantera. Nice. Dobra, jesteśmy na górze. Teraz zobaczmy. Ładne nasionka. Nic z nasionkiem nie robisz, okej. Okay. No to ci pomożemy. Chociaż nie, jeszcze raz, moment, wróć. Wróć. Tak? Zasadziłeś? Nie, dobrze. Zanim się ono zasadzi, weźmy je z powrotem. I... No ale nie chcę cię. Na razie z... i sobie, o, tak, nie chcę łapki widzieć. Na razie musimy skraftować tą fajną ziemię. Tak, tylko gdzie ona jest? Miałem jeszcze chyba troszeczkę schowane. Ale tak, tyci. Gdzieś. Może to było 9 sztuk? Come on. Aha, dobra, tylko 2 sztuki. Dobra, to w takim razie... Skoczymy sobie tutaj. Z powrotem i w systemie powinno się znajdować troszeczkę Rotten Flesh. O, i to nawet nie troszeczkę, bo przyszło 1000 sztuk. Dobra, w takim układzie nam wystarczy na dużo Fertilized Dirt. Uuu, jeszcze moment, kości. Czy my mamy bones? Mamy i to w ogromnych ilościach, nice. Na razie zostawmy resztę. Przemielimy sobie troszeczkę tych kości. Da się w ogóle je craftować jakoś? Nie. Nic ciekawego. Chyba, że... Tak strzelam, że jest taka recepturka, zobaczmy. Nie, nie ma. Dobra, to więc całe te kości pakujemy sobie do pulverizera. Troszeczkę się tego tu chyba nagromadzi. Przynajmniej taki jest koncept. I my będziemy musieli skraftować sobie nieco właśnie tego Fertilized Dirt. To jest prosty, prosty zabieg, nie trzeba dużo tutaj robić. Weźmy sobie to, ok. Fertilized Dirt. I 7 sztuczek, przynajmniej teraz. Resztę potem sobie na pewno też skraftuję na jakieś inne sadzonki. Ale na razie 9 sztuczek potrzebujemy. Się mi język plącze. I to było chyba w tym sektorze tutaj. Spowolnijmy lot.
tu mam bawełnę, esencję obok, jop, w tym kwadraciku. Nice. Teraz podmieńmy sobie ziemię w sudnie i jeżeli wsadzimy tu sadzonkę... Oho, obserwujmy. Bardzo cierpliwie obserwujmy. Hello? No, to serio. Myślę, że to się po prostu zasadzi z opóźnieniem, bo to w sumie działa jak taki skaner. To tak sobie leci, 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 puf. Dobra, to troszeczkę się jeszcze zleci. Chyba. O, jest, 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 jest. Obsydian krop. Jej. Dobra, to mnie czeka troszeczkę craftingu. Dorobimy sobie obsydianowe, dorobimy sobie jeszcze... Jeszcze jakieś? A potem być może zrobimy większe pole. Tak. I posadzimy więcej. Na przykład tin być może, ale lead, copper... gdzieś tu były takie fajne... Platinum, platinum... Dobra, gdzieś były platinum. I jestem bardzo zainteresowany właśnie tamtymi... O, oil! To tymi też, tak. Jak się je kraftuje? Nie wiem. Dobra, dowiem się potem. Tak więc to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Nie chcę zbytnio przedłużać. Tak więc teraz sobie troszeczkę dokraftuję obsydianowych sadzonek, a potem ewentualnie będę podmieniał na takie, na które potrzebuję. Przykładowo z blaze'ów. Oh yeah. Tak więc dzięki za obejrzenie. Jeżeli filmik się spodobał, zostaw łapkę. I to tyle. Trzymajcie się i cześć.